polski przyrost rzędu 2-3% rocznie. Także to średnio to jest tak samo, ale to w skali Chin to bardzo rozmaicie. Otóż ta najszybciej rozwijająca się prowincja, ta obok Shenzhen, obok Hongkongu, nie była łaskawa informować rządu, ile zebrała podatków. To mówię na podstawie prywatnej rozmowy z wysokim funkcjonariuszem z Ministerstwa Finansów chińskiego, moim starym przyjacielem, który po przyjacielsku mi powiedział: słuchaj, przez ponad 10 lat prowincja Kwantu nam do Ministerstwa Skarbu nie płaci podatków. Nie tylko nie płacą podatków, nie przysyłają nam nawet sprawozdań, ile oni tych podatków zebrali i na co oni je wydali. Jak już my bardzo, bardzo mędzimy ich, męczymy, to zrobią przekaz na ileś tam oczywiście set milionów, a konto podatków prowincji Kwantu. I koniec, kropka. I nie możemy się doprosić niczego. Proszę pamiętać, że prowincje mają swoje prowincjonalne wojska. Proszę pamiętać, że kantończycy, którzy mówią językiem kantońskim i którzy tak się mogą porozumieć z Chińczykami z Pekinu, jak może się porozumieć Szwed z Polakiem. Mniej więcej. Takie są różnice języków chińskich. Więc nie można chłopaków z Kwantungu wysłać gdzieś, gdzie oficer nie będzie rozumiał. No, człowiek z karabinem musi rozumieć rozkazy. W związku z tym chłopcy z Kwantungu służą w prowincji Kwantung. Zmiana władz w prowincji Kwantung nie jest wcale taka łatwa. To oficjalnie są nominacje, ale te nominacje muszą być uzgadniane, po cichu, negocjowane, konsultowane, żeby oni się zgodzili przyjąć tego nominata itd. Dlatego to jest dość skomplikowane. Proszę pamiętać, że w większości krajów tego regionu obowiązuje zasada konsensu. To, co pan minister Strong wspomniał o administracji. No właśnie, ta administracja funkcjonuje inaczej, ponieważ tam to wszystko jest bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba wypracowywać konsens. To trochę pokazuje może. Na pytanie ministra Strąga odpowiem tak, to jest pewnie mankament tych obydwu książek. Tu mechanizmów administracyjnych nie pokazujemy, chociaż w tej właśnie książce panowskiej jest studium pana doktora Smolika, który jest tu na sali, przyjechał z Wrocławia na to nasze spotkanie i który analizuje właśnie mechanizmy przejmowania władzy, mechanizmy awansowania, no właśnie przestrzegania tych procedur konstytucyjnych, jak to w praktyce funkcjonuje, także coś takiego tu zamieściliśmy, a także w tym studium, o którym wspominał pan profesor Jiang, o relacjach Chin HRL z Tajwanem, tam relacjonujemy nieoficjalne, tajne negocjacje między Tajwanem i Chinami. Dodam, że to jest pierwsza publikacja w świecie relacjonująca to, co się dzieje po cichu, jakie rozmowy się toczą między Tajpej i Pekinem. I tam są pewne analizy, jak właśnie ten ustrój Chin by się zmieniać mógł i jak to się dokonuje. Oczywiście, że struktura państwa chińskiego jest tu bardzo ważna. W swojej analizie, w tej właśnie książce, ja trochę próbowałem pokazywać, jak to się zmieniało na najniższym szczeblu, jak dokonywały się postępy demokracji na szczeblu wiejsko-gminnym, jakby także w sposób dość spontaniczny tworzyły się demokratyczne organy władzy, bo to mnie bardzo
zafascynowało. Zatem jak to funkcjonuje i tam są pewne odniesienia także do struktur wyższych. Innymi słowy, reszta uzupełnienie w książce. Ich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tu w różnych latach nie hamowało tej oddolnej inicjatywy, a nawet jej sprzyjało, bo tam akurat był taki układ, że do tego ministerstwa dostało się sporo młodych, wykształconych absolwentów z uczelni, którzy tam dostali się, no i by także tą swoją wiedzę książkową, prawniczą i tak dalej, chcieli realizować. Także mamy bardzo specyficzny fenomen, jakiego w Polsce nie mamy, że mamy decydentów politycznych na szczeblu biura politycznego, KC ministrów i mamy personel rzędu dyrektorów departamentów, ludzi z zarządów rządów prowincjonalnych, którzy robią swoją politykę nieraz odbiegającą od tego, co sobie KC postanawia, co sobie biuro polityczne postanawia. Tam są generalne wytyczne, a oni robią to, co uważają za słuszne. Także było parę prac amerykańskich na ten temat, też pokazujących rolę szczebla średniego właśnie w tych zmianach administracyjnych. Dajmy szansę w Chinach. Dziękuję pięknie. Kolejne pytanie, proszę. Tam nikt nie chce? No, pan nieśmiało podnosi rękę, pani również. Dobrze. To może pani wobec tego najpierw, bo jeszcze żadna kobieta. Ale ja prosiłbym do autorów, a nie zadawała autorów. Proszę. Izabela Stefaniak. Ja chciałam zadać pytanie. Właściwie też dowiedziałam się o tej publikacji niedawno i nie zdążyłam się jeszcze tak zapoznać nawet z spisem treści, tylko tak ogólnie. Nie do końca wiem, do kogo mam z Państwa zadać moje pytanie, skierować. Redaktorze, przekieruję. Tak, mogła prosić właśnie. Ja chciałam zapytać o inwestycje w kapitał ludzki, ale na tym niższym szczeblu, bo zajmuję się generalnie podażą pracy i przystosowaną konkurencyjnością podaży pracy. I chciałam zapytać się, pozyskać informacje, może o jakiejś publikacji, do której mogłabym zajrzeć. Jak wygląda ta edukacja, rozpoczęcie edukacji na początku i jakie inwestycje proponowane są Chińczykom, inwestycje w kapitał ludzki, aby w przyszłości mogli oni dostosowywać się do potrzeb? Bo jak wiemy, w Chinach rąk do pracy jest dużo. Pozyskać informacje o bezrobociu faktycznym, które może być w Chinach, jest dość trudno. Tutaj pojawiły się informacje o tym, że w ogóle przekonania dotyczące polityki jednego dziecka i w ogóle demograficzne wiedzy jest dosyć trudno. Więc mając możliwość zapytać właśnie o te inwestycje, które są poczyniane w kapitał ludzki, ale ten młodszy, chciałabym prosić o jakieś informacje. Niestety profesor Starzyk do nas nie dotarł, który zajmuje się sprawami gospodarczymi. Może pan profesor Góralczyk mógłby coś na ten temat powiedzieć, bo także się entuzjastycznie macha głową. Nie widzę entuzjazmu. Czy ty, Krzysztofie, ambasador Szumski, może by coś powiedzieć na ten temat? Pierwsza sprawa to jest taka, że Chińczycy dopuszczają i od początku tego procesu reform wyjazdy za granicę na studia. Ocenia się, że od 78 czy 79 roku wyjechało około 2 milionów młodych Chińczyków za granicę na studia. Oni wyjechali w większości na własny koszt, więc to jest jakby nie inwestycja państwowa, ale przede wszystkim ich rodzinna inwestycja. I do tej pory, to tutaj ambasador Buski ma najświeższe dane, ale te dane, które ja mam, wskazują, że ponad 1/4 tych studentów wróciła do Chin i ten proces się nasila. To znaczy w
miarę jak na Zachodzie coraz trudniej, prawda, jest z pracą, nasila się kryzys, to Chińczycy już powracają po zdobyciu studiów, po zdobyciu doświadczenia zawodowego, wracają coraz chętniej do Chin, gdzie są zatrudniani na nieraz bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Czyli jest to dosyć wycinkowa odpowiedź na Pani pytanie, że zagranica w pewnym sensie kształci kadry te najbardziej wykwalifikowane dla Chin. Więc właśnie, tutaj Pan Marszałek mi podpowiada, w Stanach Zjednoczonych jest około 150 tysięcy studentów chińskich, ponad 100 tysięcy jest w Wielkiej Brytanii, w granicach 30 tysięcy w Niemczech, 20 we Francji i tak dalej. Czyli jest masowe kształcenie studentów za granicą. Teraz jeśli chodzi o kwestię bezrobocia. Chińczycy podają dane bezrobocia tylko odnośnie sytuacji w miastach. Polityka rządu jest robiona w ten sposób, żeby to bezrobocie nie przekroczyło granic 4,5-4,8 bezrobocia w miastach, co nie obejmuje sytuacji na wsiach, na terenach wiejskich, gdzie te statystyki nie są prowadzone. Natomiast wiemy, że w przypadku potrzeby rąk do pracy robotnicy emigrują ze wsi i tą masę, że tak powiem, pracującą w miastach, w zakładach pracy, które powstają, prawda, działają w Chinach, ocenia się w granicach jakichś 150-170 nawet milionów. A więc jest to bardzo potężna masa. Teraz, jakie procesy demograficzne zachodzą? No jest problem, powiedzmy, tego, że polityka jednego dziecka powoduje starzenie się społeczeństwa chińskiego bardzo szybko. I drugi bardzo ważny proces to jest urbanizacja. Urbanizacja postępuje bardzo szybko i oblicza się, że około 1% ludności Chin, czyli to jest granica 14-15 milionów ludzi, co roku przenosi się, czy będzie się przenosi i będzie się przenosić w najbliższym czasie do miasta. Więc to pokazuje skalę, prawda, problemów, jakie powstają. I równocześnie pokazuje pewne perspektywy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. No, ci, którzy będą się przenosić do miasta, będą potrzebowali domów, urządzić te domy, będą potrzebowali szkół i tak dalej. To pokazuje rozmiar problemów, jakie będą stały przed kierownictwem chińskim. Tyle. Dziękujemy za tą analizę. Bardzo konkretną rzeczową. Może profesor Grabiński chciałby coś dodać. Ja króciutko, może o kilku punktach. Do mikrofonu bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kwestia turystyki. Ostatnie dane planują do 2030 roku, i to ocenia się jako realne, że około 100 milionów Chińczyków wyjedzie za granicę. W roku ubiegłym miało wyjechać 10 milionów. To jest niezwykle ważny element. No, ale byłoby błędem mówienie tylko o sprawach wizowych i pieniężnych. To jest zupełnie nowy element poznawania świata. Ci ludzie po powrocie do Chin będą w bardzo wielu rzeczach myśleli troszeczkę inaczej. Więc nie patrzmy na to tylko jednostronnie. Drugi element, sprawa w ogóle procesu reform. Ja bym to określił bardziej jako tranzycja. Tranzycja, zmiana w gruncie rzeczy ustrojowa. Jest taka słynna teza Tenga, że na okres przejściowy do socjalizmu będzie potrzeba 100, a być może 200 lat. W związku z tym w okresie przejściowym wszystkie metody realizowania polityki, które utrzymują stabilność i pozwalają na reformy, mogą być stosowane. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z określoną formą państwowego kapitalizmu. Problem polega na tym, że sam proces reform rodzi nieuchronnie problemy, przed którymi Chiny nigdy nie stały. No, chociażby kwestia warstwy średniej czy klasy średniej. To nie jest, na czym polega zasadnicza zmiana, czy to, co dziś mówimy, że przed Chinami stoi najważniejsza rzecz, określonych reform politycznych. Warstwa czy klasa średnia
to jest dziś ponad 300, czy 320, 350 milionów. Domaga się gwarancji dla swoich praw. To nie jest kwestia przeżycia dziś. To jest kwestia jakości życia. A kwestia jakości życia dotyczy ogromnej sfery gwarancji prawnych dla chociażby warstwy średniej. Nacisk na te zmiany jest naturalny, bo to jest obrona interesu tej grupy, która ma decydujący już wpływ na to, w jakim kierunku rozwijają się Chiny. Na temat autorytaryzmu chaotycznego są dziedziny, w których absolutnie nie ma tego pojęcia chaotycznego. Dotyczy kwestii kontroli politycznej, dotyczy to wszystkich służb specjalnych, dotyczy całej bardzo efektywnie realizowanej polityki kontroli nad sposobem informacji. Więc wszystkie inne rzeczy. To jest określone żywioł, albo określone konsekwencje. Co do zmian. Umówmy się, że mamy tylko w tym roku pierwszą normalną sukcesję władzy. Jeśli chodzi o Tenga, no to wiadomo, w jaki sposób znalazł się u władzy. Jeśli chodzi o Jiang Zemina, to był przecież wybór Tenga. Jeśli chodzi o Hu Jintao, to przed 92 ten go wyznaczył. I na pewno on nie był ulubieńcem Jiang Zemina. W tej chwili mamy po raz pierwszy układ, w którym zaczynają grać określone układy. Układy w najwyższym kierownictwie i spór między różnymi tendencjami rodzi tego, tą osobę, która przyjmuje władzę. Sprawa, no, kwestia chińskiego państwa. Oczywiście słuszna jest teza, o której mówią Chińczycy. Niebo wysoko, odpowiedni pan był wysoko, Pekin daleko, a życie toczy się tu i teraz. I to jest jeden z kluczowych elementów. Ale nie jest prawda. Nie jest prawdą, że kierownictwo nie zdaje sobie sprawy, jakie są niebezpieczeństwa odśrodkowe. Koniec rewolucji kulturalnej, to znaczy nie koniec, 75 rok czy 4-5 rok, 28 na 31 prowincji później to rosło, znajdowało się w gruncie rzeczy pod kontrolą armii. I pierwszy sekretarz, przewodniczący Komitetu Rewolucyjnego, czyli gubernator, dowódca okręgu wojskowego, to było jedno. I nagłą zmianę, jaką zrobiono, że te powiązania były tak silne, że to spowodowało, że kierownictwo zrozumiało, że wracamy do okresu militarystów i walk. I dokonano. Panie profesorze, pan mówi wspaniale, tylko ja się boję, że nasi paneliści będą zazdrośni. Przepraszam, w ich imieniu. Ja chciałem po prostu dwa słowa do tych punktów. Bardzo przekrojowe, rzeczowe i konkretne. Natomiast jedno zdanie można? Proszę, ad vocem, ale... Jeśli chodzi o praktykę naszych kontaktów z administracją chińską, muszę powiedzieć, że oczywiście ta administracja działa wolno, ale ona działa bardzo sprawnie. Także to trzeba doceniać. Widzimy również, że na przykład w sprawach polityki zagranicznej, tośmy zaobserwowali, że w sprawach, które dotyczą tak zwanych kluczowych interesów chińskich, są o jasno określone linie ich działania i właściwie cała administracja to analizuje. Natomiast wszystkim, co dotyczy poza te kluczowe interesy, to wówczas jest pewna doza swobody i interpretacji, jak również takiej dowolności i powiedzmy pewnej takiej może nie tyle niedbałości, ale w każdym razie wolnego działania. Czyli jakby powiedzieć, w sprawach najważniejszych całe państwo realizuje sprawy, które są wytyczone przez tego cesarza, czyli przez
grupę w biurze politycznym, stały komitet biura politycznego. Natomiast to, co jest poza tym, jest w sferze już takiej bardziej, tak powiem, dowolnej i które jest, bym powiedział, zależy od indywidualnego, powiedzmy, zainteresowania i poglądów realizatorów tej polityki. Tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Muszę się usprawiedliwić, że ja jestem tutaj w tej samobójczej misji dyscyplinowania takich autorytetów, w związku z czym proszę też o wyrozumiałość. Pytanie, odniesienie? Proszę uprzejmie. Jako może dwa słowa o edukacji w Chinach, bowiem tutaj trudno też mówić ogółem. Znowu jest ten aspekt lokalny, bardzo istotny, gdyż przede wszystkim mamy bardzo duży kontrast pomiędzy wsią a miastem. I właściwie, jeżeli chodzi o te niższe szczeble edukacji, to tak, Chińczycy często mówią o systemie edukacji pod kątem inwestorów. I mamy tak, jeżeli chodzi o poziom przedszkolny, to inwestor jest inwestor prywatny. To znaczy, że państwo nie prowadzi przedszkoli ani żłobków. Potem mamy poziom podstawowy i tutaj inwestorami są gminy. I to jest dosyć bolesna rzecz, ponieważ gminy mają, szczególnie gminy wiejskie, mają ten sam problem troszeczkę co u nas. Mianowicie na nich zostały przerzucone koszty edukacji podstawowej, czyli szkoły, pensje dla nauczycieli i tym podobne. I gminy sobie nie radzą. W niektórych budżetach gminnych to jest nawet 30-40% wydatków. I są te same skutki co u nas, czyli zamykanie gmin wiejskich, łączenie, przenoszenie gmin, szkół gminnych z małych ośrodków do trochę większych ośrodków. Ale to pociąga za sobą problemy z komunikacją. Pamiętamy, że mamy do czynienia z olbrzymią ilością, milionami ludzi, którzy muszą wyżyć za $2 miesięcznie. Jak dzieci mają dojeżdżać do większych ośrodków albo mieszkać w internatach? Problem właśnie edukacji wiejskiej jest właśnie dlatego istotny i nawet jak mówimy o problemie analfabetyzmu w Chinach. Mówi się, że analfabetyzm w mieście to jest znajomość mniej niż 2500 znaków. Na wsiach to jest 1500, czyli widzimy, jakie są duże różnice w nawet już mówieniu o tym systemie. No do przeczytania gazety to trzeba tak z 3000 znaków, taka znajomość około. Czyli mówimy o na wsi człowiek, który jest analfabetą, nie jest w stanie nawet czytać gazety. Oficjalne statystyki mówią o 12% analfabetów, ale to są wiadomo, że niedoszacowane, bardzo niedoszacowane szacunki. Co do szczebla średniego, czyli gimnazja i odpowiedniki naszych gimnazjów i liceów, to już jest to inwestycja powiatowa, uczelnie wyższe podlegają albo rządom prowincjonalnym, albo te kluczowe rządom centralnym. To jeszcze może takie dwa słowa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Znając 24 litery, czuję się niewyedukowany. Proszę, kolejne pytanie wobec tego. Kolega bierze mikrofon, przekazuje do tyłu. Proszę uprzejmie. Dobry, Oskar Pietrewicz. Ja mam pytanie do profesora Dziaka, bo tak siedzi i nic nie mówił ostatnio, to może zadam pytanie. Chiny, Korea Północna. Dzisiaj prezydent Barack Obama powiedział, że Chiny zmieniają stanowisko. Jemu się wydaje, że Chiny zmieniają stanowisko. Oczywiście Stany Zjednoczone często tak naciskają przez ostatnie 20 lat na Chiny, żeby Chiny zmieniły stanowisko, ale moim zdaniem, i właśnie chciałbym poznać opinię pana profesora, moim zdaniem to jest już, to nie jest nawet konsekwencja ostatniej prowokacji, tylko to już się nasiliło wiele rzeczy, że mówienie o tym, że dalej będzie tak samo, Chiny dalej będą podtrzymywać swoje stanowisko, jeśli chodzi o problem północno-koreański, moim zdaniem to nie jest prawda. Takie mówienie będzie jakby przejawem jakiegoś leniwego podejścia naukowego i braku analizy tego, co się dzieje teraz, bo trzeba popatrzeć, że Korea Północna chyba jak żaden inny kraj na świecie sprawdza wiarygodność Chin i strasznie opluwa tego chińskiego giganta, który pokazuje, że jest taki responsible stakeholder, a tak naprawdę nie jest responsible ani stakeholder. I to jest moim zdaniem właśnie moment dla Chin, kiedy muszą to sprawdzić. Jest pytanie właśnie, w którym kierunku pana zdaniem to pójdzie? Dziękuję. To jest dobre pytanie, bo sam chciałem je zadać. Pytanie jest, czy muszą, czy też chcą? Tak, to jest dobre pytanie. Szanowni Państwo,
musiałbym z 2 godziny opowiadać, żeby to wszystko wytłumaczyć, bo to nie są sprawy proste. No to 2 minuty akurat. Powiem tak, jak Państwo wiedzą, niedawno minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział dość niedyplomatycznie, że Korea Północna urwała się ze smyczy, tak? W Chin. Było to dość, bym powiedział, nietrafne porównanie, dlatego że Korea Północna jest państwem, czy to się komuś podoba, czy nie, niezależnym, suwerennym, a decyzje polityczne podejmuje kierownictwo północno-koreańskie na czele, no i tu możemy dyskutować i zaczyna się wielka zabawa. Ale pan pyta o Chiny, to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest wśród ekspertów czy specjalistów rzecz nowa i wszyscy to wiemy od lat. Klucze do rozwiązania problemu północno-koreańskiego, oczywiście mówiąc o problemie północno-koreańskim, mówimy o problemie atomowym i rakietowym, leżą w Pekinie. Od Chin zależy, czy Chiny nacisną, czy Chiny przycisną, czy Chinom to się opłaca. Co zrobić, jak to niedawno powiedział w telewizji, żeby Chiny chciały chcieć? Bo przecież z jednej strony wiemy doskonale, Północna Korea, no piękny bufor od samego początku przecież, tak? Przecież Chińczycy, i to przecież nie jeden Chińczyk mi powiedział, my zawsze patrzymy na Koreę myśląc o Wietnamie. My wiemy, co się z Wietnamem stało. A może przypomnijmy, w 1975 roku nastąpiło zwycięstwo komunistów w Wietnamie. W 1976 roku Wietnam się formalnie zjednoczył, powstała SRW, czyli Socjalistyczna Republika Wietnamu, a za kilka lat wybuchła wojna chińsko-wietnamska. Brat ideologiczny, brat, wspólnota socjalistyczna, nic. Sprzeczność interesów narodowych, nacjonalizmie wzięły górę. Dziś, jak Państwo wiedzą, Wietnam szuka dróg porozumienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w obawie przed wielkimi Chinami. Tak wygląda. I teraz co? I teraz siedzą przywódcy chińscy i myślą sobie, no dobrze, cofniemy poparcie, bo od nich zależy. Co nastąpi? No niechybnie nastąpi upadek systemu KRD. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Korea Północna jest trupem gospodarczym. Korea Północna produkuje żywności tyle, ile produkowała w roku 1969. A mamy rok, przypominam, 2013. Gdyby nie pomoc żywnościowa Chin, nie utrzymali się. Tam co rocznie brakuje 1,5 miliona ton żywności zbóż, by zapewnić te podstawowe zaopatrzenie kartkowe. W tym roku było to za mało, trzeba było pomoc zwrócić się do Rosji, która udzieliła, jak Państwo wiedzą, 40 tysięcy ton, ale przecież jeszcze idą, oni kupują przecież masowo, Państwo wiedzą, i Koreańczycy sprzedali, już nie pamiętam, mam to zapisane, chyba 5 ton złota oczywiście w Chinach i za złoto zażyczyli sobie co? Zboże. Jest kwestia wyżywienia narodu. A więc to jest trup ekonomiczny. Nie ma co porównywać Korei Północnej z Koreą Południową, bo różnica jest 1 do 24. 1 do 24. Przypominam, że kiedy Niemcy się jednoczyły, NRD, RFN to było, proszę mnie poprawić, zdaje się 1 do 3,5. Tu jest 1 do 24. Kiedyś, pamiętam, szacowaliśmy, że zjednoczenie będzie kosztowało, uwaga, 900 miliardów, potem bilion, 1,5 biliona, dziś 2,5 biliona dolarów. Świat nie ma takich pieniędzy, żeby szybko zniwelować różnice. W scenariuszach, jak byłem w Seulu, w Ministerstwie Zjednoczenia, powiedziano mi, że jak system upadnie, my się zjednoczymy, ale w ogóle nie otwieramy granicy. Ponieważ natychmiast 8 milionów obywateli Korei Północnej zechce przedostać się na południe. A pierwszym miastem, 38 kilometrów od granicy, jest Seul. Potężne miasto, Moloch. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że on poważnie rozmawia sprawę przeniesienia stolicy ze względu na bezpieczeństwo, to za duży Moloch, w głąb kraju, na południe. Odeszłem troszeczkę, od tego głównego wątku, ale Chiny. Klucz jest w Chinach. Korea to jest bufor,